Nie ma tej dominikowej. No jeszcze będzie na pewno. Zobacz. Słuchajcie kobiety, wiecie kto to jest ginekolog? Doktor. No doktor. To specjalista. Jest to człowiek, który szuka problemów tam, gdzie inni szczęścia. A wiecie co? Kobieta chciała iść do salonu piękności. No i mówi do chłopa, daj mi pieniądze. No, dał i poszedł. Przychodzi, patrzy, zaglądu z jednej strony, z drugiej. Ty był zamknięty? No, jak już tak powiadacie tu sobie, wtedy ja wam powiem, mój stary mnie się dziś pytał, co ci się na obiad. A ja mówię, że nic. No jak? No wczoraj też nic nie było. A, bo ja na dwa dni gotuję. A wiecie, co jest najlepsze na grypę? Jeśli smalec. Wygrzuć się. Miód. Sok malinowy. Najlepszy na grypę jest rumianek. Rum rozgrzeje, Janek wyrypie i pogrypie. Wcale nieprawda. Rum trzeba wypić, Jankiem się przykryć i szybciej przejdzie. No a babcia tak była i wiele dodała. I teraz chcieli ją uspokoić. I ojciec zwołał syna, mówi, ty, przynieś babci ten krem do ust. Ale który? No ten, gdzie pisze kropelka. Zobaczcie, kto to idzie. Dobry. Dzień dobry. Ledwo się wyrobiłam. Mówię wam, przez te głupie reklamy znowu się dają w coś wkręcić. A to było tak, parę dni temu mam telefon. Dzwoni baba i mówi, proszę państwa, oferujemy kup. I tam bleble, że do poduszek i to. Tak sobie myślę, pościel z barana mam, ale poduszki rzeczywiście, mam już tacie lichawe. I mówię do niej, biorę. I te ci dziś przywieźli te pióra. Luzem. Cały chałupia bo pióra. I jeszcze coś. Danka do mnie dzwoniła i miała jakiś taki dziwny głos, nie mogła mi poznać. Do was też dzwoniła? Nie, do mnie nie dzwoniła. Ja do mnie dzwoniła. Dzwoni, biorę tą słuchawkę, gadała, ja ją nie mogła poznać. Nie mogła poznać, a to Danka. Cześć dziewczyny. Cholerder, mam kłopot. Już nie wiem, co mam robić. Cały jestem kołowrotną. A jak ty wyglądasz? Boże święty, weźcie mnie z dziewką, chędoszcie przecież, no coś okropnego, no. Puu! Jeszcze tu we włosach, tylko wyszliście, bo... Ale dalej dziewczyny mnie nie rozbierajcie, bo to nie ten program. No mówię wam, jestem taką kołowrotną, już nie wiem, co mam robić. No co ci się wtedy stało znowu? Wszystko przez tą naszą salę. Co przez naszą salę? Powiaduj. Ach, zróbcie mi nawet najpierw kawę. Niemocną, taką z jednej kopiastej łyżeczki. Danka, pójdź. Kluknij się tu
jedyną goduj. Ja, dojcie mi jeszcze kwortę wody. Skąd ci weźmiem kwortę wody? Kworty nie ma. Jela je tu ta twoja taska, ale da ci je taką brudną. Ty się ją dopiero wymy. Dobra, już idę, żebyś nie narzekała. Ty, Danka, że się cał jakoś tak udziwnu. Weź wreszcie zacznij gadać, bo my tutaj nie możemy wytrzymać z ciekawości. Czekaj, Ściepko, niech se popije. To i może przejdzie, najwyżej więcej razy pójdzie do kibla i to wszystko wyrzuci. Chyba wyleje. Tak brzydko nie mów, pan, bo tu są dzieci i starsi, a jeszcze przyjeżdżają w białych czopkach. Ja, ci to tu są często, chyba u się u nas najbardziej widzi. Ja do Czernic i do Łuków też by mogli przyjechać. Tam są kobiety całkiem do szyku. I do tego modnie ubrane. Nieraz je w galerii widziałam. Tobie tylko galeria powie. Tu koleżanka je markotno. Trzeba ją pocieszyć. Danka, co ci je? Powiedz. Dajże spokój. To już było. Później jej opowie ci. Ale z galerią to był dopiero numer. Jedziemy z tobie z naszym szoferem. W stawnicy na przystanku stoi kobitka. Żolną się jej zrobiło i stanęliśmy. Pytamy się jej, czy jedzie do Złotawa, bo my jedziemy. Na to ona, że ją wsiadła. Jedziemy, no wiecie, go domy, tak o wszystkim i o niczym. O pogodzie, o chłopach, o ciuchach, no dacie bzdury. Dojeżdżamy do miasta, szofer pytał się kobiety, czy chce, gdzie chce wyjść, bo my do galerii. Nie? Na to ona mówi, że chciałaby się jakoś odwdzięczyć za podwiezienie i że ma bon promocyjny do galerii. I wiecie co? Wszyscy żeśmy się tak zaśmieli, kobiecie się głupio zrobiło, myśmy się speszyli i jej tłumaczymy, że my nie jedziemy do Piły, do Kasztanowej, ale tutaj do Złotowa, do Lumpeksu, bo my na Lumpeks mówimy galeria i wiecie, tak zakończyła się nasza promocja z bonem promocyjnym. O. No wy jak te gwiazdy z szoferem jeżdżocie. Żeś skończyła? Ja! No mów, Danka, co ci je teraz? Wiecie co? Poszłam do sołtysa, bo chciałam wynająć salę na sierpie. Wiecie, że mnie wdowa. Ale nic z tego, sala zajęto na 2 lata z góry. Co tydzień wesele albo inną impreza. No to nie ma sali gdzie indziej, to co Hawaje, jest świetlica, no i chałupę też masz wielgu. Ja, ale mój absztyfikant się uparł, że to ma być tu u nas, na naszej sali. Nie wiedziałam, jak mu to powiedzieć. Zrobiłam baci z marmeladą, kawę bonową, żem zaparzyła i czekam. Przyszedł rytm o 6 i... No nie, rycz, wszystko będzie w porządku, no uspokój się. Hajdyć nie bądź, Danka, weź tu się wysmorkuj, wytrzyj. Salę zarezerwuj już dzisiaj, a chłopa to my ci znajdziemy w galerii. Tam ich nie brakuje. Ho, ho, ho. W galerii to ty chłopa na pewno nie znajdziesz.
chyba że już cię tak mocno przypiliło, to idź do Krysi i ona ci w internecie pomoże poszukać. Wiecie co? Ale ten mój absztywikant kawę wypił, pacisz żar, gębę rękowym utarł i poszedł. No i co dalej było? I nic, dalej sama siedzę. No słuchajcie, to dojma może ogłoszenie. Chłopie od Zaro potrzebny, patrz, mamy doświadczenie. Doświadczenie, jakie doświadczenie? Coś zapomniała? W zeszłym roku, jak mi się rower rozkraczył, szukałam chłopa na gwałt. I nic, a teraz jeszcze mi się pedał urwał, a chłopa jak nie było, tak nie ma. No to wtedy może spróbujmy na fejsie. Albo poczytajmy blogi. Toć nasza Ula ma swojego bloga, no i ty Hela też. No bloga to mam, ale pola nie ma. Jak chcę blogować, to latam w koło chałupy jak kot z pęcherzem, aż się samochody na szosie zatrzymują i kółka mi kręcą, że babie coś odbiło. Jożem też miała bloga, ale twardy dysk mi się spolił. A Ula, a u ciebie jak je? Wszystko graje? Nie, u mnie nic nie graje, ale mówię ci, dysk to mam stabilny. Danka, a u sołtysa ty drugi raz byłaś? Żem była. Ja jako długoletnia wdowa myślałam, że bez godaniu zaro dostanę. Ale nic. Człowieku, sołtys będzie mnie miał na sumieniu. Dali sama siedzę? To podajmy se rękę. Na tym samym wózku jedzie. No to cześć. Danka, a co ty kalendarza w domu nie masz? No bo nie. Przecież tam w kalendarzu stoi jak byk. Wynajmę salę, całe wyposażenie, numer telefonu jest. Nie mam kalendarza. Szczęśliwi czasu nie liczą. O to chodzi. Co z tego twojego psztychifanta za chłop? Nie przejmuj się nim, on nie był ciebie wart. Chodź lepiej z nami do naszego klubu, tam się wymęczysz, zregenerujesz i będziesz jak nowa ze spa z Nadbałtyku. Wiecie co? Poszedł to poszedł, ale po nim to mi jeszcze jego torba odstała. Zobaczcie, czerwono z baranami i sygnet. Zaro zajrzę, co jest w środku. A co tu masz? Zaraz otwórz, to zobaczcie. Nalewka babuni, no babuni to się przydą. Wiecie co? To jak tak, to choć ma lepiej na kiki. Ja już mam, a wy gdzie macie wasze? Ja też mam. No tedy pokuś. Zobaczcie, ono z bagna rosną takie fajne dziki. Naturalne, gipcie, proste, elastyczne i nic nie kosztują. No ty doprawdy, ty te są eleganckie, ryk do ręki pasują. I jeszcze bobry pełno naciły, mogę przynieść. Ja mam swoje. Ja już w sklepie kupiła. Ja tam po bagnach lotać nie będę. A ja mam też swoje. Całkiem ekstra. To komu mam przynieść? Mnie przynieść.
dobrze, to dluwus przyniosę. Może ktoś tu by jeszcze chciał? To przyniosę. No wtedy idźmy na kijki, może zdążymy na wronę. Chodźcie, kobiety.